Dawid, zaprosiliśmy Cię jako naszego stałego klienta do cyklu W tym lubię grać. No i chcieliśmy Cię spytać, w czym lubisz grać, chociaż wiemy, że jesteś fanem Mizuno, tak? Tak, tak. Mizuno, Morelia Neo dokładnie, jeszcze najlepiej model produkowany w Japonii. Mhm. Czyli te już takie najbardziej wymuskane, wręcz nierobione, skórzane korki, tak? Tak, zgadza się. No, przede wszystkim wolę grać w butach skórzanych i no, najlepiej, żeby jakby był but skórzany i lekki, no i Mizuno to spełnia. A powiedz, jak w ogóle trafiłeś na Mizuno? Bo jak ktoś jest Brazylijczykiem albo Japończykiem, to wiemy, że oni zawsze... Może korzenie mam jakieś. Może tak. To było najlepsze. Nie wiem, właśnie nie wiem, jak to po prostu... Kiedyś grałem we wszystkich rodzajów butów. Od Pumy, Adidasa, Nike, Diadory, nie wiem, i Yomy, aż trafiłem na Mizuny, które przypasiły, które tak na nodze fajnie leżały. No, nie musiałem, nie obdzierałem zaraz na początku, tak jak na przykład to było z modelami z Nike, z Vaporem, które no, trzeba było rozbijać dość długo. Chociaż obecnie już tak nie ma, ale... Przez to, że kiedyś musiałem 2 tygodnie rozbijać, nim założyłem na nogę, no to Mizuno takie nie było i od razu siadło, no numer od razu przypasował i nie było żadnych problemów z tymi butami. Czyli testowałeś, już znalazł swój model, swoje korki, tak? Dokładnie, no i teraz staram się tylko w takich butach grać. Okej, okay. A powiedz, z czego wynika, że Mizuno jest stosunkowo niszowym modelem, bo no, dostępność już jest tego buta. Może nie tak masowa jak przy Adidasie czy Nike, ale jednak już są dostępne, a dalej to nie jest model tak popularny, znaczy model, dalej to nie jest marka tak popularna w Polsce, jeżeli chodzi o piłkarskie buty, jak mogłaby być. Czy to jest kwestia marketingu, czy właśnie jeszcze dostępności, jak uważasz? Myślę, że bardziej marketingu, bo Mizuno jest popularne na wschodzie, tam w Rosji, na Ukrainie dużo zawodników nie gra, w Japonii praktycznie wszyscy, czy w Brazylii. Ale w Europie jakoś tak przewodzi Nike i Adidas, no trochę tam mniej Puma, ale widzę, że coraz więcej jest Mizuno, ale to jest nadal daleko odległość do tych głównych marek. Okej. Okay. Ostatnia sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o... dwie ostatnie sprawy, sorry, bo jeszcze mamy na temat wyglądu korków, a teraz o podeszwę Cię chciałem spytać. Ty jako zawodnik ofensywny zawsze w laneczkach, czy zdarza się, że w miksach też? Właśnie od paru lat już tylko mecze ligowe gram w miksach. Jednak, a, no proszę. Czyli jednak mocno ścięte, ale miksy. Aha. Ze względu na to, że mokre nawierzchnie? Że... Tak, ze względu na to, że już wolę dmuchać na zimne i lepiej się nie poślizgnąć przypadkowo. Okay. Dobra, a jak nie mam miksów, to sobie sam czasami robisz? Tak, wysyłam do znajomego, który robi miksy. O, proszę. Czyli bo akurat Mizuno robi fachowca. Również. Tak, Mizuno robi miksy, ale też ciężko dostępne są takie od razu fabrycznie robione. Tak, właśnie dlatego pytam. Są, ale ciężko dostępne. Dobra. No i ostatnia kwestia, czyli już wygląd korków. Powiedz, ty przykładasz do tego dużą wagę, lubisz jakiś specjalny kolor? Nie wiem, niektórzy mają zajawkę na białe na przykład. Nie? No mi też, jeżeli mam mówić o kolorze, to biały jest taki najbardziej popularny i najlepszy w ogóle, tak, najładnie według mnie wygląda. No, ale Mizuno ostatnio produkuje korki w kolorze tęczy, no wszystkie odcienie. Jakie są, jakie z zielonego, żółtego, czarnego, aha, białego, no wszystko co jest kremowe, no, każdy kolor jest, no i akurat białe mi się prawie przetarły, no i zostały zielone, czerwone. Czyli nie wybrzydzasz, ale jakbyś miał wybierać, to tak, raczej białe. Tak, dokładnie, jak mam wybrać, to białe. Dobra, dzięki serdeczne. Dzięki.